Cześć, dzisiaj porozmawiamy sobie o przetwornicach napięcia, e, dokładnie o przetwornicach impulsowych i e, jeszcze dokładniej o przetwornicach step-down, czyli takich, które będą obniżać napięcie. Także zapraszam. Na początek przypomnijmy sobie trochę rzeczy o stabilizatorach liniowych. E, tutaj mamy stabilizator na określone napięcie, przykładowo 5V. E, mamy dwa jakieś kondensatory i sam układ. E, ten układ cechuje się tym, że ma bardzo niską sprawność przy wysokich spadkach napięć. Spadkach mam na myśli te napięcie, które ma być zostać obniżone. To znaczy z 12 V na 5 spadek mamy 7, ale żeby tu było wyższe napięcie, powiedzmy 24 V, to spadek byłby wyższy. I przez to y, ten stabilizator miałby coraz mniejszą sprawność wyjściową, bo dużo energii szłoby właśnie na ogrzewanie całego układu. No i właśnie to jest ta zasadnicza wada, ponieważ te układy y, się po prostu bardzo mocno grzeją. Y, przy dużych prądach i napięciach można sobie nieźle poparzyć ręce i no nie polecam tych, tego rozwiązania. Druga rzecz, to są stabilizatory regulowane, czyli np. LM317. Taki prosty układ, który by regulował nam napięcie. Niestety też ma tą samą wadę, że się bardzo mocno grzeje, no i ma niską sprawność. Sięgającą około 30% to jest maks przy dużych jakichś prądach i napięciach. Także to sobie wywalimy. Będzie nas interesować przetwornica impulsowa. Także czym się charakteryzuje taka przetwornica impulsowa? Mamy bardzo mało strat mocy przede wszystkim ten, nie zamieniamy napięcia zbędnego na, na ciepło czy jakąś inną formę energii tylko napięcie 12V jest przeprowadzane przez tranzystor Przebieg prostokątny o różnym wypełnieniu będzie sterował tym tranzystorem I teraz tak, jeśli mamy przebieg o wypełnieniu 50% to znaczy tu mamy czas T1 i tu mamy czas T2. Przysłonię trochę. I jeśli mamy czas T1 do T1 plus T2 i to jest równe 50%. Czyli napięcie powiedzmy 12V panuje przez pół czasu a przez pół okresu właściwie panuje napięcie 0 V. Więc jeśli byśmy sobie poprowadzili taką linię od z tego punktu do tego, to się okazuje, że punkt przecięcia tej linii leży dokładnie po środku wysokości tego zbocza. Co oznacza tyle, że napięcie podzieli się na pół i dostaniemy mniej więcej 6 V. No ale nie jest to tak, tak prosto, ponieważ jeśli byśmy chcieli zasilić jakąś, jakąś diodę na przykład przez rezystor to mimo to przez pewien czas utrzymuje się nasze 12V dlatego nasz przebieg musimy wyprostować, wygładzić właściwie i do tego posłuży nam filtr LC, o którym jeszcze nie mówiliśmy, ale pokrótce opiszę, że mamy cewkę i kondensator, cewka jeśli przez cewkę płynie prąd to ona będzie się starała utrzymać te napięcie na równym poziomie i kondensator będzie je wygładzał. Natomiast ta dioda jest to dioda 1N 5819. Jest to dioda, która zapobiega spaleniu całemu układu układu po zgromadzeniu się dużego napięcia na cewce, bo cewka potrafi gromadzić bardzo duże napięcia na, na swoim uzwojeniu. No i ta dioda właśnie chroni cały układ. No dobrze, mówiłem, że czas pół na pół. A jeśli byśmy wydłużyli ten przebieg, to znaczy w, w tym miejscu postawili zbocze to się, i poprowadzili linię, to się okazuje, że ta część od góry do dołu jest wyższa niż ta y, od środka do dołu, y, co oznacza, że y, ten procent napięcia wejściowego będzie tym napięciem skutecznym. Y, więc y, jeśli byśmy chcieli zrobić z 12V 5V, to po prostu musimy podzielić 5 V na 12 V to jest około 40, 42 setne. setne, czyli 42%. I musielibyśmy do, dopasować takie wypełnienie, że czas włączenia, czyli ten czas 12 V podzielony przez cały okres byłby równy 42%. Musimy także wybrać jeszcze sobie poziom, znaczy częstotliwość sterowania taką przetwornicą. Będzie to 100 kHz. A z lekcji fizyki pamiętamy, że wzór na okres to jest odwrotność częstotliwości, czyli będzie to 10 mikrosekund. Czyli cały okres T1 plus T2 to będzie 10 mikrosekund. Ok, więc jeśli chcemy uzyskać wypełnienie 42%, to musimy za T1 przyjąć 4,2 mikrosekundy. Przebieg prostokątny będzie nam generowało Arduino odpowiednio zaprogramowany i wyświetli się Wam gdzieś tutaj właśnie za chwilę ten cały program. No a tak wygląda przetwornica na płytce stykowej. Co my tu mamy? Mamy diodę 1N4148, która zabezpiecza Arduino przed pojawieniem się napięcia 12V. Tutaj mamy tranzystor TIP122. Na jego kolektor podłączamy zasilanie 12V z zasilacza warsztatowego. W moim przypadku jest to po prostu przeróbka zasilacza komputerowego. Tutaj ta dioda środkiego. Dlaczego dioda środkiego, Ponieważ te diody są przystosowane do bardzo wysokich częstotliwości i ona sobie tutaj zdecydowanie poradzi. Kolejną rzeczą jest dławik 330 mikrohenrów. To jest po prostu nasza cewka. Cew, zastosowałem dławik, ponieważ to będzie dla niedużych nie prądów cały układ, a nie ma sensu stosowania dużych cewek. Zaraz zobaczycie dlaczego. No i nasze obciążenie, czyli dioda z rezystorem 220 ohmów i kondensator do filtru LC Czyli to tak mniej więcej to wygląda Teraz podłączę zasilacz Tutaj mogę wentylator ściszę trochę Podłączamy nasze Arduino do prądu, do powerbanku w tym przypadku I jak widać się świeci nasza dioda też się świeci i uruchamiam tutaj multimetr Pamiętamy, aby połączyć, że zrobić wspólną masę zasilacza i Arduino, jeśli Arduino zasilamy z innego źródła prądu. Ok, także co my, co my możemy tutaj zbadać? Na początku wyjmę tę diodę i zbadam napięcie na tym rezyst, nie, tutaj na cewce. I wynosi ono. 4, trochę ponad 4 V. Tutaj właśnie to nie jest tak dokładnie z tym przebiegiem, ponieważ te elementy też mają swoje straty, dlatego aby uzyskać perfekcyjne napięcie, trzeba by było zastosować różne układy, które by kontrolowały je i w, odpowiednim, w odpowiednich proporcjach zwiększały wypełnienie tego przebiegu prostokątnego. A teraz obciążmy sobie na przykład diodą. Dioda się już świeci i napięcie spadło do 2, no około 3. No jest właśnie to związane z tym obciążeniem. Dlatego żeby y, trzymać to napięcie równo na poziomie 5V, no trzeba by było zrobić na no, Arduino y, dodatkowy y, układ y, mierzący napięcie i wypełniający y, ten przebieg. No ale nie opłaca się tego robić, ponieważ mamy do dyspozycji gotowe przetwornice, no prawie gotowe. Jedną z, jedną z takich przetwornic jest układ MC34063 w obudowie Dip8. Ten układ nie tylko jest przetwornicą step-down, jest jeszcze także przetwornicą step-up oraz inwerterem napięcia. Dlatego postanowiłem poświęcić temu układowi tej przetwornicy oddzielny odcinek. Tymczasem to jest wszystko na dzisiaj. Jeśli się podobało, pamiętajcie o łapce w górę. No i dzięki za obejrzenie. Do następnego odcinka. Cześć.